Pokusimy się zdecydowanie do sytuacji. Bardzo proszę. Jeżeli jest sam pozwoli. Ja chciałbym zgłosić wniosek o zgodę na utrwalanie obrazu i dźwięku obecnej rozprawy ze względu na przekonanie, że właśnie teraz proszę tego, że coś się już w sprawie, no i chodzi jakby o wartości kluczowe do tego społeczeństwa. Dobrze, panu tutaj oddaję. Mediów, wolny czyn co do rejestracji obrazu i dźwięku, TVN co do obrazu i dźwięku, Polska www.tego.org.pl
dźwięki obraz, portal także Sprawiedliwość Sądowa, obraz i dźwięk, TVP, PAP i nasz dziennik obraz i dźwięk. Pani prokurator, co to? Pan mecenas. Również. Dziękuję. Sąd najwyższy postanowił na podstawie artykułu 157 KPK. Sąd Najwyższy postanowił na podstawie artykułu 357 paragraf 1 KPK zezwolić przedstawicielom Rady Telewizji i innych mediów, chodzi było zgłoszone osoby reprezentujące te media, które wymieniłem, Wojniczyn, TVN, portale internetowe, TVP, PAP, nasz dziennik, do rejestracji obrazu i dźwięku w zakresie zgłoszonym przez przedstawiciela radia i telewizji, prasy, bowiem w ocenie sądu uzasadniony interes społeczny przemawia za zezwoleniem na rejestrację obrazu i dźwięku. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ponieważ rejestracja obrazu i dźwięku ma nam nie przeszkodzić w czynnościach, bardzo proszę o to, abyście Państwo tą granicę, którą stoicie, dochowali. Bardzo proszę o spokój, żebyśmy mogli procedować w tej sprawie w ogóle. Proszę sobie ustawić ten sprzęt, żeby później już nie było żadnych zakłóceń w trakcie czy przemówień stron, czy też w trakcie wystąpień. Odnotujemy wobec tego kwestie związane ze stawiennictwem. Sprawdzi się pan Adam Słonka, wnioskodawca z pełnomocnikiem z wyboru, panem pełnomocnicą bardzo sprawy. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o osoby, które mają być obecne na rozprawie, to odnotowuję, że innych osób o terminie rozprawy nie zawiadamiamy, w związku z tym obecność ich nie jest przewidziana jako stron postępowania. Czy strony widzą jakieś przeszkody formalne? Pan mecenas, pan prokurator? Wobec tego, skoro przeszkód nie ma, otwieram przewód kasacyjny. W jego ramach pan sędzia sprawozdawca złoży sprawozdanie z dotychczasowego przebiegu postępowania. Adam Słonka wystąpił z wnioskiem o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną z pozbawieniem go wolności w sprawie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie o sygnaturze 4K 230/85. We wniosku określono sumę zadośćuczynienia na 1 milion złotych i zadośćuczynienie to związane było z pozbawieniem wolności Adama Słonka w okresie od 9 marca 1985 roku do 13 września 1986 roku. W toku postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie, sygnatura 8KO 505/11, dokonano ustaleń opisanych w uzasadnieniu orzeczenia sądu, które potem zapadło, ustaleń co do przebiegu tego pozbawienia wolności i najróżniejszych okoliczności związanych z odbywaniem, z pozbawieniem wolności Adama Słonki podanym przeze mnie okresie. Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie zakończył wyrok z dnia 15 stycznia 2013 roku, w którym to wyroku zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz Adama Słonki kwotę 180 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku, zaś w pozostałym zakresie wniosek został oddalony. Apelację od tego wyroku wniósł pełnomocnik wnioskodawcy i zarzucił w tej apelacji wyrokowi obrazy przepisów prawa materialnego, to jest w szczególności artykułu 11 ust. 1 w związku z artykułem 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, w powiązaniu z treścią artykułu 445 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Tego nie powiedział.
powiedziałem, ale jest to oczywiste w tej sprawie, że pozbawienie wolności Adama Słomki, o którym mówiłem, wiązało się z jego działalnością na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego i było oczywiście niesłuszne. W apelacji pełnomocnika wnioskodawcy wniesiono, znaczy zarzucono obrazę tych przepisów poprzez zasądzenie tytułem zadośćuczynienia kwoty, która w sposób rażący jest niewspółmiernie niską wobec zachodzących rozmiarów krzywdy niemajątkowej poniesionej przez wnioskodawcę. Apelujący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i zasądzenie zadośćuczynienia na rzecz wnioskodawcy w kwocie żądania objętego wnioskiem. Sąd apelacyjny w Warszawie po rozpoznaniu tej apelacji wyrokiem z dnia 20 maja 2013 roku zmienił zaskarżony wyrok. Zmienił go w ten sposób, że wysokość zasądzonego od Skarbu Państwa Adama Słomki zadośćuczynienia za doznaną krzywdę podwyższył do kwoty 270 tysięcy złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się tego wyroku do dnia zapłaty. W pozostałej zaś części utrzymał zaskarżony wyrok mocy. Kasację od tego z kolei wyroku wniósł pełnomocnik wnioskodawcy i ta kasacja stanowi przedmiot dzisiejszego rozpoznania Sądu Najwyższego. W kasacji zaskarżony został wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w części, w tej części, w tym zakresie, w jakim sąd drugiej instancji, utrzymując zaskarżone orzeczenie w mocy, no w zasadzie oddalił roszczenie wnioskodawcy ponad kwotę 270 tysięcy złotych. Autor kasacji zarzucił wyrokowi rażące naruszenie prawa, które mogło mieć istotny wpływ na treść orzeczenia w postaci obrazy przepisów prawa materialnego, tych samych przepisów, które wskazane zostały w referowanej przeze mnie przytoczonej apelacji, poprzez zasądzenie tytułem zadośćuczynienia kwoty w sposób rażący, niewspółmiernie niskiej wobec zachodzących rozmiarów krzywdy niemajątkowej poniesionej przez wnioskodawcę. Drugi zarzut kasacji dotyczy rażącego naruszenia artykułu 32 ust. 1 oraz artykułu 19 w związku z artykułem 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia Konstytucji poprzez pogwałcenie zasady równego traktowania wszystkich przez władze publiczne w zakresie ich równości wobec prawa. Przez pogwałcenie zasady otaczania szczególną troską przez państwo polskie weteranów walki o niepodległość, znowu poprzez zasądzenie kwoty, która w sposób rażący jest niewspółmiernie niska w relacji do zadośćuczynień oferowanych przez państwo polskie ofiarom innych, współcześnie popełnianych pomyłek sądowych. I trzeci zarzut tej kasacji to zarzut rażącego naruszenia prawa, które w konsekwencji obrazy przepisów postępowania w postaci artykułu 440 Kodeksu Postępowania Karnego poprzez uwzględnienie apelacji w części do kwoty 270 tysięcy złotych, a utrzymanie orzeczenia w mocy w pozostałym zakresie, wskutek czego wydane zostało orzeczenie rażąco niesprawiedliwe, w którym zasądza się na rzecz wnioskodawcy zadośćuczynienie w kwocie w sposób rażący niewspółmiernie niskiej wobec zachodzących rozmiarów krzywdy niemajątkowej. Autor kasacji wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie. W pisemnej odpowiedzi na tę kasację prokurator apelacyjny w Warszawie wniósł o jej oddalenie jako bezzasadne. Dziękuję bardzo. Czy strony życzą sobie uzupełnienia referatu o jakieś kwestie, które uważają, że są istotne, czy jakieś wnioski składają inne? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę w kwestiach wniosków, w kwestiach formalnych, bo na końcowe przemówienie oczywiście będzie czas po zamknięciu przewodu. Prośbę do pana sędziego sprawozdawcy, bo jestem często na takich postępowaniach, choć po raz pierwszy przed Sądem Najwyższym. Jedna rzecz jest zupełnie niezrozumiała dla dziennikarzy opinii publicznej, być może sędziom dobrze znana i stroną. Otóż jaki charakter miały te represje? Jeżeli nie powiemy o tym, co było przedmiotem przestępczych i zbrodniczych działań Służby Bezpieczeństwa, funkcjonariuszy Służby Więziennej, prokuratury, sędziów PRL, jeżeli nie wymienimy przynajmniej niektórych jaskrawych przykładów,
tu w ogóle nie będzie wiadomo, o co chodzi. Jest to sytuacja, w której osoby niezorientowane sądzą, że jacyś ludzie przyszli wnosić roszczenie o jakieś swoje nieznane winy. Mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją w okresie końcówki PRL-u. Bardzo proszę, naprawdę w tej chwili to nie jest czas na podnoszenie takich plakatów. Zajmijcie panowie miejsce tutaj tak jak trzeba i bardzo proszę o nie zakłócanie nie zakłócamy, bo hańbą jest, że dla ludzi esbeków, którzy zamordowali Popiełuszkę, daje się 4000 emerytury rocznie. Proszę na razie się nie odzywać, bo zakłócacie państwo przebieg postępowania. Ja rozumiem intencje pana, jeśli chodzi o skrócie oczywiście. To Sąd Najwyższy w tym części referatu oczywiście zasygnalizował, jest to działalność niepodległościowa, natomiast jeżeli pan sobie życzył kwestię, że tak powiem, ustaleń odnośnie charakteru, to pan sędzia może tą kwestię przybliżyć do ustaleń, które zostały poczynione, bo one są niekwestionowane. No, jakieś przykłady, żeby było niekwestionowane. Są osoby na sali, które nie wiedzą. Chciałbym o tym powiedzieć w trakcie uzasadniania orzeczenia, które zapadnie w tej sprawie i myślę, że warto z komentarzami poczekać na zapoznanie się z treścią tego orzeczenia. Natomiast mogę oczywiście w skrócie przypomnieć. Pan Adam Słomka aresztowany został w czasie zebrania Rady Politycznej Konfederacji Polski Niepodległej w dniu 9 marca 1985 roku. Takie zebranie się odbywało w Warszawie. Zastosowano wobec niego różnego rodzaju formy przymusu, zarówno w trakcie tego zatrzymania, jak i potem podczas przewiezienia do zakładu, w którym był przetrzymywany, w którym był pozbawiony wolności. W chwili zatrzymania wnioskodawca miał 20 lat, był uczniem 4 klasy liceum ogólnokształcącego, cieszył się dobrym zdrowiem. W trakcie pozbawienia wolności był pozbawiony możliwości utrzymywania kontaktu z osobami najbliższymi w różny sposób. Był szykanowany, to są wszystko ustalenia sądu pierwszej i podzielone zresztą w całości przez sąd drugiej instancji. Był przetrzymywany w warunkach, które w żaden sposób nie odpowiadały warunkom, którym powinna być wykonywana czy to tymczasowe aresztowanie, czy kara pozbawienia wolności. W trakcie pozbawienia wolności pan Adam Słomka zachorował, skarżył się na różnego rodzaju dolegliwości i nie otrzymał należytej opieki lekarskiej, pomocy lekarza, nie był leczony. Jak się później okazało, w toku pozbawienia wolności stwierdzono u oskarżonego gruźlicę i dopiero tak naprawdę po opuszczeniu aresztu śledczego, właściwie w końcowej fazie już pozbawienia wolności, poddany został leczeniu. Mimo tego wszystkiego hospitalizacja miała charakter skrócony, leczenie też nie odpowiadało w pełni standardom leczenia w takich przypadkach. Ponadto Adam Słomka przebywał w celi, w której poza nim przebywały osoby panujące. Stosowano wobec wnioskodawcy w czasie tego pozbawienia wolności przemoc fizyczną wobec niego, tak, był pobity. Był przetrzymywany w nieodpowiednim ubraniu i w nieodpowiedniej temperaturze. To wszystko jest szczegółowo opisane w uzasadnieniu tego wyroku, w ustaleniach, które sądy obu instancji poczyniły i w tej sytuacji w skrótowy sposób je na wniosek pana zaczął. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że innych wniosków nie ma, wobec tego zamykam przewód kasacyjny. Ponieważ kasacja jest od pana mecenasa, bardzo proszę. W Sądzie Najwyższy ja popieram kasację wniesioną w sprawie niniejszej. Muszę jej uwzględnienie i muszę się podzielić refleksją natury bardziej osobistej.
każde wystąpienie adwokata przed Sądem Najwyższym rodzi zobowiązanie i powoduje stres. Ale w tej sprawie rzecz ma się najbardziej intensywnie. Otóż nie waham się tego powiedzieć, zdaniem strony skarżącej, ta sprawa, ta konkretna sprawa ma charakter wyjątkowy, recydywowy, ale przede wszystkim ustrojowy. Charakter zarzutów, które zostały postawione temu rozstrzygnięciu, ma bowiem charakter, ma bowiem wymiar konstytucyjny. W tej sprawie, jak w soczewce, skupia się, tak twierdzi strona kasująca, niewłaściwy i demoralizujący publicznie stosunek władzy sądowniczej do przepisu konstytucji każącego roztaczać szczególną opiekę nad weteranami walk o niepodległość. Sąd apelacyjny w Warszawie w uzasadnieniu swojego orzeczenia przyznaje, iż nawet podwyższone zadośćuczynienie w tej sprawie przez sąd apelacyjny jest niższe niż w wielu przypadkach przekazane przed sądem zadośćuczynienia dotyczące pomyłek sądowych w sprawach współcześnie się dziejących. Sąd apelacyjny nie dostrzegł, podając tego rodzaju stwierdzenie, że jest w tym właśnie zarzut konstytucyjny. Albowiem w odróżnieniu od przepisów kodeksu postępowania karnego, które współcześnie pomyłkowo wtrącanym ludziom do więzienia przyznają zadośćuczynienie i odszkodowania, o charakterze rekompensacyjnym ustawa lutowa jest jedynym przepisem, jest jedyną zbiorem norm prawnych przez 25 lat uchwalonych w naszym państwie, które ma charakter nie tylko rekompensacyjny, ale afirmacyjny. Liczy się bowiem w przypadku tego rodzaju spraw patriotyczna, najwyższa motywacja do działania, której ustawa daje priorytet i daje wyraźnie lepsze warunki do zasądzania zadośćuczynień i odszkodowań niż w przypadku zwykłych pomyłek sądowych. Nie może być tak, iż byśmy żyli w kraju, w którym wtrącając obywatela bezprawnie do więzienia, w którym przebywa w okresie kilkukrotnie niższym, krótszym, niż w tym szczególnie drastycznym przypadku, nawet na warunki PRL-owskich kazamatów. W tym najbardziej charakterystycznym, ale i najbardziej drastycznym przypadku. Abyśmy z akceptacją patrzyli na orzeczenia sądu, które w tych konkretnych warunkach przyznają zadośćuczynienia nie tak, jak powinny przyznawać, znacznie wyższe, stanowiące kilkukrotność tych zadośćuczynień, które przyznaje się z tytułu pomyłek sądowych, w których nie ma żadnej motywacji antypatriotycznej ze strony organów władzy i żadnej motywacji patriotycznej ze strony osób, które stały się przedmiotem tych pomyłek i którym oczywiście trzeba to zrekompensować. Ale różnica polega na tym, że w tej sprawie i tego typu sprawach, a mam zaszczyt reprezentować bardzo wielu bohaterów walk o niepodległość Polski z tego okresu. I we wszystkich tych sprawach tak naprawdę Sądzie Najwyższy nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o godność i o sposób traktowania ludzi, którzy nie wahali się ryzykować swoje dobro osobiste, swoich rodzin, swoją wolność, swoje zdrowie, a niejednokrotnie swoje życie, po to, żeby ich ojczyzna była wolna. W tej sprawie nie można
mówić tak, jak mówi Sąd Apelacyjny w Warszawie, iż nie należy porównywać tych orzeczeń. Otóż nie ma żadnej innej metody na realizację konstytucyjnej zasady ochrony kombatantów, szczególnej ochrony, którą roztacza w mocy artykułu 19 Konstytucji Państwo Polskie, jak porównywanie tych spraw. My żyjemy w państwie, w którym co prawda nie wobec Skarbu Państwa, ale ten jest szczególnie zobowiązany do rekompensowania tych szkód i tych krzywd. Żyjemy w kraju, w którym celebrytka, występując do sądu o naruszenie swojej i krzywdę wynikającą z tego, że portal internetowy napisał, że jest nałogową palaczką, otrzymuje taką samą kwotę, jaką sąd okręgowy w tej sprawie przyznał wobec Skarbu Państwa wnioskodawcy w tej sprawie Adamowi Słońcu, bohaterowi walk o niepodległość Polski. Nie może być tak, że nie możemy zatem tego porównywać. Jeżeli w zwykłych sprawach te porównania rzeczywiście mogą mieć tylko charakter uboczny, o tyle w tej sprawie muszą mieć charakter główny ze względu na to, że inaczej nie da się realizować norm konstytucyjnych. A ta norma mówi, że mamy chronić ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę. System prawny Rzeczpospolitej Polskiej przez 25 ostatnich lat dopracował się wyłącznie tego fruktusu ustawodawczego, jakim jest ustawa lutowa. Nie ma żadnej ustawy, nie ma żadnego przepisu. Teraz trwają prace, wedle którego ludzie ci doczekaliby się rekompensaty trwałej, rekompensaty stałej, rekompensaty mającej charakter renty, którą ojczyzna wypłaca swoim bohaterom. A Polska ma w tym zakresie poważną tradycję. Druga Rzeczpospolita, która była państwem niepomiernie biedniejszym, niepomiernie w trudniejszej sytuacji ekonomicznej, która borykała się ze scaleniem trzech zawodów, były przez 200 lat rozdzielonych, która miała ogromne zagrożenie militarne zewnętrzne, wielkie problemy społeczne. Było ją stać na to, aby swoim bohaterom dawać rentę. Natomiast nie może być tak, aby Polska dawała świadczenia rentowe oprawcom, którzy, tak jak w tej sprawie, znęcali się wręcz momentami nad patriotą, który podjął z najwyższych pobudek walkę, która była walką skuteczną. I że państwo polskie nie jest w stanie rozliczyć się z tego, jednocześnie tym oprawcom płacąc sowite, stałe renty i emerytury. Dlatego należy to porównywać. Dlatego to jest sprawa o podstawowym znaczeniu dla wszystkich ludzi, którzy walczyli w tym okresie o wolną Polskę. Bo to jest sprawa, nie jest sprawa pieniędzy. Nie jest sprawa rozrzutności budżetu państwa. To jest sprawa godności. Bardzo często przyrównuje się ojczyznę do matki. Matka, która swojemu funkcjonariuszowi policji, jak cytowany w skardze kasacyjnej orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, za 5-miesięczne więzienie przydziela zadośćuczynienie w kwocie 400 tysięcy złotych. To jest dobra matka. Ale zarówno mój klient, jego bohaterscy przyjaciele, wszyscy walczący o wolność Polski w tamtym okresie, także i jako obywatel tego kraju, wiemy, że dzisiejsze orzeczenie Sądu Najwyższego może i powinno, ufamy w to głęboko, zadecydować o tym, że wreszcie przestaniemy traktować naszą matkę jak wyrodną macochę, która ludziom ryzykującym wszystko oferuje mniej niż tym, którzy o nią nie walczyli, ale ostatnio się pomyliła wobec nich. W związku z tym ja popieram skargę w tej sprawie, wnoszę jej. Bardzo proszę Pani Prokurator, co do kasacji. Proszę Sądu, ja wnoszę uznanie kasacji jako oczywiście zasadne i o jej oddalenie.
wbrew twierdzeniom autora kasacji, wyrokowi w sądzie drugiej instancji. Proszę pani prokurator, może pani włączyć mikrofon, ponieważ jest... Wbrew twierdzeniom autora kasacji, wyrokowi sądu drugiej instancji nie można zarzucić się rażącego naruszenia prawa, który mógłby mieć istotny wpływ na treść orzeczenia. Sąd apelacyjny w Warszawie w sprawie Adama Słomki w przedmiocie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikłą z pozbawienia wolności w sprawie 4K 230/85 Sądu Wojewódzkiego w Warszawie na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcę zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że podwyższył wysokość zasądzonego od Skarbu Państwa na rzecz Adama Słomki zadośćuczynienia do kwoty 270 tysięcy złotych, natomiast w pozostałym zakresie wyrok utrzymał w mocy. Proszę sądu, sąd drugiej instancji należycie wykonał swoje obowiązki wynikające z przepisów kodeksu postępowania karnego, a przede wszystkim z przepisów artykułu 433 paragraf 2 i artykuł 457 paragraf 3. Rozpoznał apelację pełnomocnika wnioskodawcy, częściowo ją uwzględnił, podwyższył kwotę zasądzonego zadośćuczynienia, swoje stanowisko rzetelnie uzasadnił. Rozpoznając wniesiony środek odwoławczy, sąd wziął pod uwagę wszystkie istotne przesłanki rzutujące na wysokość przyznanego zadośćuczynienia. To jest długość pozbawienia wolności, dotychczasowy tryb życia wnioskodawcy, jego sytuację osobistą, sposób zatrzymania i traktowania w miejscu pozbawienia wolności, warunki tam panujące oraz stan psychiki i stan zdrowia wnioskodawcy. Proszę sądu, dla skuteczności zarzutu kasacyjnego w kwestii wysokości przyznanego zadośćuczynienia należy wykazać, że po pierwsze sąd drugiej instancji, jak również sąd pierwszej instancji, nie uwzględnił lub uwzględnił niewłaściwie te elementy, które miały istotne znaczenie dla wysokości przyznanego zadośćuczynienia. Ponadto powinien wykazać, że zasądzona kwota zadośćuczynienia jest symboliczna, zatem kwota 270 tysięcy złotych za ponad rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Proszę sądu, moim zdaniem kasacja warunków tych nie spełnia, w związku z czym wnoszę o jej odpowiedź. Tak, zapisane stanowisko pani prokurator. Proszę państwa, upominam państwa, jako publiczność jesteście, możecie przysłuchiwać się uczestniczyć. Proszę o niezakłócanie w porządku czynności sądowych, dlatego że jeżeli będziecie państwo czynili, nie będziemy mogli procedować i może sąd zarządzić opuszczenie sali. Nie chciałby sąd procedować bez publiczności. Chciałby, żeby ten proces był proces kasacyjny z udziałem publiczności. Nie stwarzajcie państwo wobec tego przeszkód tutaj w sali. Pan Adam Słomka, ma pan prawo co do kasacji wniesienia wypowiedzenia. Chciałbym Wysoki Sądzie na wstępie przekazać do akt swoje stanowisko w poprzednich kasacjach, które składaliśmy. Sąd apelacyjny zawsze pozwala mi odpowiedzieć na stanowisko prokuratora. I pan może pozwala mi sobie, który tam jest. Pozwalam sobie tu przekazać swoje stanowisko na piśmie. Proszę bardzo, co do kasacji. Wysoki Sądzie, od 1991 roku jestem częstym gościem sądu. Wpierw zajmowałem się jako przedstawiciel Polski w Radzie Europy w Strasburgu implementacją prawa europejskiego do prawa polskiego i właśnie zajmowałem się tylko sprawą zabójców z kopalni Wujek i obserwowałem przez 12 lat, jak tej prostej sprawy nie można załatwić. Budziło to moje coraz większe zdziwienie. I mój adwokat, nieżyjący już mecenas Leszek Piotrowski, złożył wniosek i pilnował sprawy ścigania pułkownika Służby Bezpieczeństwa Zygmunta Zygadły, który zabił moją matkę w 1986 roku. W sprawie tej odmówiono ścigania zbrodniarzy komunistycznych, całej grupy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa, prokuratorów, sędziów, którzy zadbali o to, żeby
ten pułkownik bezpieki, który zabił moją mamę, ja często noszę zdjęcie na procesy mojej mamy, bo to chodzi o osobę konkretną w Wysokim Sądzie, zupełnie wymierną osobę, która mogła tu żyć i funkcjonować, tak jak mogła żyć przecież łączniczka Inka, mogłaby tu wejść przecież o lasce, być z nami, została zamordowana. Jest wiele ofiar, są dziesiątki tysięcy, około 100 tysięcy patriotów, którzy zostali zabici przez funkcjonariuszy totalitarnego państwa w latach 44-90. Do dzisiaj zdecydowana większość tych zbrodni nie jest rozliczona i duża część tych zbrodni dotyczy również mnie osobiście. I my tutaj procedujemy w przedmiocie fragmentu przestępczych działań podejmowanych wobec mnie. Pierwszy dotyczył internowania, gdzie miałem 16 lat, zostałem internowany, potem zostałem przez sąd wojskowy w trybie doraźnym wsadzony do więzienia, zresztą do celi śmierci ze znanym mordercą, takim martwickim miejscowym Joachimem K. I to było przedmiotem postępowania we Wrocławiu. Osobno sąd wydzielił postępowanie w Warszawie, które jest przedmiotem tego postępowania kasacyjnego. I cóż ono, czym ono się zajmuje, żeby to w telegraficznie powiedzieć, bo czuję głęboki niedosyt w opisie, o co w całej sprawie chodzi. No przecież chodzi o bardzo prostą rzecz, że komunistyczna grupa przywieziona z Moskwy, pachołków sowieckich, którzy nigdy nie poddali się weryfikacji wyborczej w Polsce, na bagnetach radzieckich zostali tutaj przyniesieni. Jaruzelski, Kiszczak, całe te rządy tam. Grupa funkcjonariuszy specjalnej grupy Milicji Obywatelskiej Służby Bezpieczeństwa, tak zwana Brygada Antyterrorystyczna Towarzysza Jerzego Dziewulskiego, wysadziła drzwi i okna mieszkania prywatnego, w którym odbywało się posiedzenie kierownictwa legalnie jawnie działającej opozycyjnej partii politycznej Konfederacji Polski Niepodległej. Podkreślam, bo większość sądów podaje, że to była jakaś nielegalna, tajna organizacja. Jawnie, legalnie w tamtym systemie prawnym, ponieważ władze PRL uchyliły ustawę o partiach politycznych, działaliśmy jawnie i legalnie i na to zebranie, o którym wiedziały władze, wysłano grupę, która wysadziła wszystkie okna i drzwi, to gotowy scenariusz do filmu, taki film niewątpliwie będzie, i do czoła każdego z nas przystawiono rewolwer Smitha & Wesson, przewrócono nas, zrewidowano i tak dalej. Tak widowiskowo zaczęła się ta historia, o której tu Wysoki Sąd mówi. Zaczęła się od tegoż bandyckiego napadu na ludzi, którzy się zgromadzili, patriotów spokojnie, proponując władzy, żeby zrealizowały postulaty Gorbaczowa, pierestrojki. I co się stało dalej? Zostaliśmy zawiezieni do gabinetu ministra spraw wewnętrznych na Rakowiecką, do generała Kiszczaka i tam młody prokurator Artur Kassyk, dzisiaj wielka figura w kierownictwie Krajowej Prokuratury w Polsce, ten młody prokurator prokuratury Warszawa-Praga przystąpił do sporządzania taśmowo postanowień o aresztowaniu nas. I w trakcie tego wypisywania mi postanowienia o aresztowaniu przyszedł funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa i powiedział: towarzyszu Kassyk, niestety na Kremlu zmarł pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej, musimy przerwać tą czynność, bo nie wiemy, czy mamy zgodę Moskwy na aresztę. Ja przepraszam, panu przerwę, wejdę w słowo. Może pan mecenas to lepiej by uczynił, ale na pewno pan mecenas również jest świadom, że Sąd Najwyższy faktami, które są ustalone i niekwestionowane, znaje i nie musi pan jej przypominać, że nawet no, w postępowaniu kasacyjnym faktów, o faktach, jak się nie dyskutuje, bo są one znane. Ponieważ nie chciałbym pana ograniczać merytorycznej przemówieniu, jedynie sygnalizuję, że bardzo proszę o tych faktach, które my znamy, są one ustalone i nikt ich nie kwestionuje, żeby je pominąć, natomiast przejść do meritum kasacji, bo tym się zajmujemy, zarzutem rażącego naruszenia prawa tych przepisów, które wskazał pan mecenas. Ja rozumiem pana intencje, ale postępowanie kasacyjne jest ograniczone i o faktach postępowania kasacyjnym się nie mówi, bo ich nie można podważyć. Mówię o rzeczach faktycznych, mam nadzieję, że nie będą podważane. Nie ma ich w żadnym wyroku ani sądu okręgowego, ani sądu apelacyjnego. Dlatego o nich mówię.
Żaden ze świadków, który złożyłem wniosek o przesłuchanie, z wyjątkiem mecenasa Andrzejewskiego, nie został przyjęty przez żaden z tych sądów. Nie przesłuchano lekarzy, nie przesłuchano prokuratora Kasyka Jackowskiej, nie przesłuchano sędziego Kryże i Aleksandrowa, no w ogóle współwięźniów, z którymi byłem osadzony w szpitalu więziennym i w celach. Wszystkich z wyjątkiem jednego świadka oba sądy nie uwzględniły. Nie uwzględniły ekspertyzy, nie wystąpiły do szpitala o badania i dokumentację medyczną. Kluczowej rzeczy w tej sprawie. O co chodzi? Chodzi o to, że sędzia Kryże, jeden z kluczowych zbrodniarzy komunistycznych w PRL-u, robiąc karierę aż do wiceministra sprawiedliwości niedawno, że ci ludzie podjęli świadomie, mając zaświadczenia lekarskie, że Adam Słomka jest chory na gruźlicę, świadome podjęli decyzję o nieleczeniu tej gruźlicy przez 6 miesięcy i 17 dni. Przecież o to chodzi. Przez 6 miesięcy i 17 dni, mając zdjęcie rentgenowskie, że Adam Słomka jest chory na gruźlicę, odmówili leczenia gruźlicy, a wysłali go na badania psychiatryczne. No przecież o tym jest ta sprawa. Tak się zachował sędzia Kryże. I powinien za to być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. To jest najważniejsze. Ja bym tu chciał przyjść do Sądu Najwyższego w sprawie pułkownika Zygadły, który zabił moją matkę, i sędziów, którzy to tuszowali w PRL-u i w III Rzeczpospolitej. Wolałbym w tej sprawie przyjść do Wysokiego Sądu. Ale niestety wszystkie te sprawy, pobicia mnie, przecież tym, co jest clue, że nie tylko mnie nie leczono, ale jak już musiano pod presją Episkopatu Polski i premier Wielkiej Brytanii mnie podjąć leczenie, i zresztą trzech praworządnych sędziów Sądu Najwyższego PRL, bo przecież też tam było około 1000 przyzwoitych sędziów. Byli tacy sędziowie, którzy powiedzieli, że to jest litne zaświadczenie, że Słomka jest zdrowy. Kazali mnie leczyć. To jeszcze w sytuacji, jak zaczęli mnie leczyć, to postanowili mnie pobić do nieprzytomności. No przecież to jest istotą sprawy. Takich represji normalnie nie było. I to jeszcze w tak krótkim czasie tego typu działań zmierzających do pozbawienia życia i zdrowia. Ja o tym piszę w pisemnym, wymieniam Wysokiemu Sądowi kilkadziesiąt przykładów w pisemnym mojej odpowiedzi na stanowisko prokuratora. Przykładów, których nie ma w aktach ani Sądu Okręgowego, ani Sądu Apelacyjnego. Oczywistych przykładów bezprawnych, zbrodniczych, przestępczych działań, nawet z punktu widzenia ówczesnego prawa, przepisów kodeksu karnego i regulaminu więziennego, jakie stosowano obecnie. Nie będę ich opisywał, bo złożyłem Wysokiemu Sądowi na piśmie, nie będę tego opowiadał, rozumiem, że nie jest to przecież przedmiotem, bo nie ma wątpliwości, że takie represje, przynajmniej w sensie sposobu działania, były typowe. Tylko chodzi o to, że nagromadzenie tych działań w krótkim czasie, bo zdarzało się w Kwidzynie pobicie, zdarzało się nieleczenie, były różne sytuacje, ale tu mieliśmy do czynienia w krótkim odstępie czasu z adwokatowi Andrzejewskiemu przez zabrane uprawnienia do obrony, rewidowano go przy wyjściu na salę. Działy się tam rzeczy, które nawet w standardach późnego PRL-u po 1956 roku generalnie nie stosowano. Jak mówi wyraźnie IPN i w wyroku Sądu Apelacyjnego, te represje były zbliżone do działań z okresu stalinowskiego. I to jest w tej sprawie moim zdaniem kluczowe. Nawet powiem więcej. Kluczowe w tym sprawie jest to, z mojego punktu widzenia, że sędziowie, którzy się tą sprawą zajmowali od 11 listopada 2008 roku, czyli blisko 6 lat, zachowują się tak jak w PRL-u. To jest dramatyczne. Tu wyjątek jest w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, gdzie muszę pochylić czoło, że przewodniczący Wydziału Karnego i sprawa pokazania przewlekłości, bezzasadności zajmowania się uchylaniem już wyroku Sądu Najwyższego, który przecież zniósł karalność za kierowanie Konfederacją Polski Niepodległej, to sąd ma w aktach. Ale wszystkim w Sądzie Okręgowym, wpierw w Katowicach przez 4 lata, gdzie pozorowano tą sprawę, a wszystkim w Sądzie Okręgowym, gdzie wszystkim nie aresztowano, w sprawie o rehabilitację, w sprawie o zadośćuczynienie, sędzia Małek, przewodniczący Wydziału 5 Karnego, zdecydował się nie wpuścić na salę rozpraw dziennikarzy, mojej rodziny, kombatantów, nikogo, adwokata. Nikogo nie wpuścił na salę rozpraw. To jest pierwszy taki przypadek znany mi w III Rzeczpospolitej. I to jest przypadek bardziej haniebny niż PRL, bo w sfingowanym procesie, znamy tylko jeden dokument zachowany Służby Bezpieczeństwa, który znalazł IPN, jak wyglądał naprawdę proces, jak się zachowywał przez sędzia Kryże w procesie KPN-u. To wszystko było sterowane przez MSW w procesie Kurowskiego. To przecież tam pozwalano przyjść dziennikarzom zachodnim
i po jednym przedstawicielu z każdej rodziny była moja matka. W mojej sprawie w styczniu 2012 roku o rehabilitację Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował się na to, żeby złamać wszystkie moje prawa. Zabrano mi kodeksy, papiery, które przyniosłem na rozprawę, kurtkę i prowadzono mnie przez zimny dziedziniec w zimie w styczniu sądowy, tak jak zresztą w PRL, dokładnie tak samo. I nikogo nie wpuszczono na salę rozpraw. Ani dwóch osób, które wskazałem, ani adwokata, ani rodziny, ani dziennikarzy, ani kombatantów. No przecież o tym mówimy. Jak to jest możliwe, że sędzia Kryżek, który dokonał i firmował te przestępcze działania w stanie wojennym, o których tu mówimy wobec pięciu przywódców Konfederacji Polski Niepodległej, czyli Leszka Moczulskiego, Krzysztofa Króla, Andrzeja Szomańskiego, Dariusza Wójcika i nie, dla jeszcze setkach innych spraw, opisany przez profesora Strzembosza, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w świetnej książce Sędziowie podczas próby stanu wojennego. Dlaczego ten sędzia Kryżek, jeden z największych zbrodniarzy stanu wojennego, nie jest... Ale muszę pana przywołać do porządku. Przedmiotem kasacji stanowisko Sądu Apelacyjnego Warszawy co do wysokości kwoty zadośćuczynienia dla pana, natomiast no, nie jest rzeczą postępowania kasacyjnego w tej sprawie. Te rzeczy, o których pan mówi, czyli co do sędziego Kryży, co do innych, my mamy swój zakres rozpoznania sprawy i chciałbym, żeby pan miał to na uwadze, no, ponieważ mamy też ograniczony czas na kolejne rozprawy, a kasacja dotyczy stanowiska Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Więc jeśli pan chciałby skrócić spływ do tego, czego się panu w stanowisku Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie podoba i co uważa pan, że narusza prawo, to bardzo proszę. Dobrze. Wysoki Sądzie, co mi się nie podoba? Że nie pociągnięto do odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej sędziego Małka i innych sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach i w Warszawie, którzy łamali, i jest to napisane wyraźnie w postanowieniu Sądu w Warszawie Apelacyjnego Przewlekłości, łamali podstawowe prawa Adama Słomki jako pokrzywdzonego. Dlaczego nie ma odpowiedzialności za bezprawne działania sędziów? Wszystkim zbrodniarzy komunistycznych, bo jak się nie rozliczy Kryżego i tych 700 sędziów z PRL-u, to oczywiście nie będzie można ścigać obecnie sędziego Małka i innych, którzy łamią nasze prawa. To jest pierwszy mój postulat i mam nadzieję, że Wysoki Sąd Najwyższy się tym zajmie. Po drugie, uważam, że bez rozliczenia Jaruzelskiego, Kiszczaka, Kociołka, Ciastonia nie ruszymy z poważnym rozliczeniem spraw pokrzywdzonych. No przecież trzeba zacząć od funkcjonariuszy PZPR i SB, którzy kierowali tym przestępczym procederem. Ponad 120 tysięcy ludzi uwięzionych. No to jest oczywiste, przecież mamy do czynienia z wielkim bezprawiem i nikt nie jest winny. Mamy skazanych tylko paru milicjantów. Przepraszam pana, czy pan uważa, że w tym postępowaniu kasacyjnym, który mamy zaskarżone orzeczenie Sądu Apelacyjnego, Sąd Najwyższy ma się również zajmować sprawą i pana Jaruzelskiego i innych? Tak, oczywiście. Tak, uważam, tak, że Wysoki Sąd powinien mieć to w polu widzenia, że to jest sytuacja, po raz pierwszy przecież taka sprawa precedensowa trafia do Sądu Najwyższego. Ja bym wolał o tej sprawie oczywiście mówić, bo złożyłem wniosek o ściganie pułkownika Zygadły, który zabił moją matkę, czy tego oficera służby więziennej, który w Narakowieckiej, w tym postępowaniu, o którym mówimy, mnie pobił. Był ukrywany, ale IPN znalazł nagrodę dla niego za pobicie mnie i znamy go z nazwiska. Ja bym bardzo chciał, żeby w Sądzie Najwyższym ta sprawa była i bym wtedy wystąpił w tej sprawie. Tylko że powołując się na uchwałę państwa, uchwałę Sądu Najwyższego, o sygnaturze 1 KZP 5/10/2010 roku, wszystkie sądy blokują mi możliwość ścigania zbrodniarzy, którzy nas represjonowali i chroni ich, powinno nie ulegać przedawnieniu przecież te zbrodnie komunistyczne. A tu się tworzy interpretacje omijając prawo konstytucyjne i sądy nie pozwalają mi składać i ścigać skutecznie zbrodniarzy, którzy mnie represjonowali, moją rodzinę czy innych patriotów. No przecież to jest kluczowe w tej sprawie. Ja nie składałem Wysoki Sądzie wniosku po to, żeby dostać 100, 200 tysięcy czy 5 milionów. Ja złożyłem wniosek po to, żeby móc powiedzieć opinii publicznej i wam sędziom, co jest kluczowym problemem w Polsce. To jest elementarny brak działania wymiaru sprawiedliwości. To jest nasze zmartwienie. Ja się borykam z podstawowymi rzeczami. Jestem człowiekiem, który jest w opozycji, jestem przez służby specjalne komunistyczne, przez
kilkadziesiąt lat represjonowany. Teraz oni przeszli do służb III Rzeczpospolitej, kierują policją, pan Goszkiewicz kieruje prokuraturą wojskową, kasy cywilną. Sędziowie komunistyczni, tak jak sędzia Godyń tutaj w Sądzie Najwyższym, którzy nas skazywali dalej orzeka, no przecież jaką my mamy gwarancję, jeżeli nie ma lustracji, dekomunizacji, że ta całe grono tysięcy zbrodniarzy komunistycznych da nam uczciwy sąd. O tym mówię, Wysoki Sądzie. Ja bym chciał uczciwego procesu, poczucia, że ja jestem chroniony i broniony. Proszę o spokój. A od kilkunastu lat mam poczucie, że najprostsze rzeczy, które sam wnoszę w sprawie matki, w sprawie pobicia mnie, już nie mówię o wielkich zbrodniarzach, że najprostsze rzeczy nie mogą ruszyć z miejsca. Jedyne, co się udaje załatwić, to jakiś ochłap rekompensaty. Otóż ja nie zamierzam rozmawiać o ochłapach. Ja bym chciał powiedzieć, że kluczową rzeczą jest dla nas, kombatantów i weteranów, żebyście Państwo jako wymiar sprawiedliwości oczynili, uczyścili się ze zbrodniarzy, rozliczyli zbrodniarzy, a w trzeciej kolejności dopiero dali nam jakieś zadośćuczynienie. Bo ja w ogóle mogę zrezygnować z tego zadośćuczynienia. Proszę powiedzieć, że nic się Słońce nie należy, ale zajmijcie się rozliczeniem zbrodniarzy Jaruzelskiego, Kiszczaka, pułkowników, tych, którzy nas zamykali. To jest kluczowe w tej sprawie. Przecież, a nie przyszliśmy tutaj o parę złotych więcej. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że popiera pan. Tak jest. Dziękuję. Sąd udaje się na naradę. Po naradzie około godziny 12.30, około. Panie przewodniczący, tak już ponad sprawę, to jest 0,4% tego, co się wydaje miesięcznie na 1 000 000 zł na utrzymanie tych zbrodniarzy. Miesięcznie. Skarb Państwa płaci tym łobuzom. Tym bandytom. Dobra, nie ma. Dobrze.